Witam na kanale Golden Voice, a dziś Voice of Poland 11 po knockoutach. No i doszliśmy do występów na żywo. I to ten moment, w którym określę się, kto wygra moim zdaniem, a kto powinien wygrać moim zdaniem. Jak powiedziałem na początku, ciężko określić, kto wygra lub kto jest faworytem po pierwszym odcinku, po przesłuchaniach. Obejrzeliśmy już 3 etapy i już można coś więcej powiedzieć. Wiemy, kto wyjdzie na scenę i raczej nic nie zepsuje, a komu zdarzają się jakieś wpadki mniejsze lub większe. Moim zdaniem do live'ów nie powinno się przepychać uczestników, którzy już nieraz zaśpiewali nie najlepiej. Po ostatnim odcinku troszkę lżej przyjmuję dla mnie niezrozumiałe decyzje, a były takie i w tym odcinku. Natalia Szczypuła. Natalia jak zwykle bardzo dobrze, ale nie idzie z odcinka na odcinek coraz lepiej. Ten występ moim zdaniem słabszy od poprzedniego. Natalii podciągam wszystkie moje oceny do co najmniej 3, bo to wokalistka kompletna, a moje oceny to 1 tak sobie, 2 dobrze, 3 bardzo dobrze, a 3 plus to już wspaniale, niesamowicie i tak dalej. Dlatego podciągam tutaj do oceny bardzo dobrej i jest to zdecydowanie kandydatka do zwycięstwa. Mateusz Wojkowski. Mateusz nie przeszedł dalej, uważam tak samo, że nie mieścił się w tej czwórce, natomiast nie zawiódł ani razu, zaśpiewał fajnie w 3 etapach. Mi się bardzo podobało. Piotr Wolski. Uważam, że Piotra już nie powinno być w knockoutach, powinna tu być Agata. No i myślę, że miałem rację. Nie mówię, że nie potrafi śpiewać, nie ma tu osób, które nie potrafią. Są tylko słabsi i mocniejsi. Byli mocniejsi od Piotra w tym programie. Michał Bober. Fajnie, ale nadal podtrzymuję zdanie, że archaicznie. Fajnie brzmiałby w reggae, prawdopodobnie. Teraz uczę się piosenki Boba Marleya, Redemption Song, i tak myślę, że fajnie by w niej brzmiał. Plus pół do barwy, ale więcej już chyba nie dostanie. No chyba, że mnie czymś zaskoczy. A przypomina mi Topiasza Staniszewskiego z The Voice of Poland 6 bodajże. Bartosz Utracki. Wszystko się łączy w zbiór. Nie wiem, co mam o Bartoszu powiedzieć. Śpiewa dobrze i tylko tyle chyba mogę powiedzieć. Taki Bartosz z The Voice of Poland 10. Też tą rączką nakreśla emocje. Niczym się nie wyróżnia. W przeciwieństwie do takiego Adama właśnie. Adam Kalinowski. Ten chłopak ma barwę głosu najlepszą w tej edycji, moim zdaniem oczywiście. Może nie koloryzuje bardzo melizmatami, wibratami, falsetami i tak dalej, ale ma super barwę i w samej barwie jest dużo kolorytu. Każdy jakiś wysoki dźwięk brzmi fajnie i często inaczej niż ten wcześniejszy. No ten moment był świetny. Fajny początek, spokojny, a tu nagle taka armata poleciała. Wszystkie włosy na baczność stanęły. To jeden z 2 kawałków, które odsłuchuję teraz, aby ocenić, i gdy kończy się, to cofam z powrotem i włączam od nowa. I tak kilka razy. Na przykład Natalia Szczypuła, pomimo moich dobrych ocen za śpiew, nie wracam do niej, aby posłuchać jeszcze raz. No i to jest to właśnie, co nas przyciąga do wokalistów. Są tacy, którzy wracają 100 razy do występu Natalii z knockoutów. No ale ja mówię tu o swoich odczuciach, a nie o innych. Hamza Abu Mahar. Jak ja szanuję tego gościa i zarazem nie szanuję. Za co szanuję? Za to, że śpiewa super, a najbardziej za to, że odważył się zaśpiewać po polsku, pomimo tego, że brzmiało to dosyć komicznie, ale dźwięki były ok. I za to wielki szacun. Jestem za tym, że jeżeli obcokrajowiec nie mówiący po polsku decyduje się wziąć udział w programie o nazwie z dopiskiem Poland i nie jest to Mam Talent czy Idol, to powinien się jakoś z tym utożsamić. I Hamza to zrobił. Moim zdaniem powinien być w live'ach zamiast Bartosza. Nie podobało mi się natomiast podejście po tym, jak go odrzucił. Można mieć takie podejście, ale bez płaczu, bo jeżeli uważamy się za super wokalistę i tak dalej, i to my powinniśmy gdzieś być, a nie ktoś inny, i do tego płaczemy, to troszkę to tak, jakbyśmy mieli 10 lat. No ja bym chciał go słuchać dalej w programie. Anna Gąsienica-Byrcyn. Moim zdaniem źle dobrany utwór do Ani. Ania musi mieć utwory dobrane do jej głosu. Coś mocnego albo tak jak Adaś, pół delikatnie, pół moc. Nie może śpiewać mdłych piosenek, gdzie cały czas jest jednostajnie, z lekkimi urozmaiceniami. Musi być moc lub kontrast, zmiana dynamiki w śpiewie, aby zwrócić uwagę. Plus pół do falsetu. Marta Bielawska. Marta wszystko fajnie oprócz gór, jakoś nie wpadają mi gładko w ucho. I tyle. Aleksandra Matyka.
Ola moim zdaniem najlepszy swój występ w programie. Jakoś się tego słuchało, ale no to nie jest wokal na live. Anna Nadkierniczna. Coś jak Bartosz Utracki, śpiewa solidnie, ale nic ponadto. Anna Serafińska. Anna odpadła? Niesamowite, ja nie wierzę do dzisiaj. Chyba mi się śniło. Nie śniło, to grupa Edyty Górniak, no to nie dziwne. Trochę takie kuriozalne było to, jak każdy trener polecał Edycie, aby zostawiła Anię, a ona ją wywaliła, a potem komuś doradzała, kto musi zostać w programie. Takie to nie na miejscu. Ania super barwa głosu, nie psuła, na poziomie przez 3 występy. Można powiedzieć oryginał. Nie ma oryginałów w śpiewaniu, ale na podstawie małej powtarzalności można powiedzieć, że oryginał. Powinna zostać w programie. Ignacy Błażejowski. Nie podobał mi się ten występ. Kilka dźwięków mi się nie podobało, jakby mu brakowało oddechu. Przynajmniej tak to brzmiało. Nie wiem, czy powinien być w live'ach. Z jednej strony jest ciekawy, ale odpadły osoby znacznie lepsze moim zdaniem już w bitwach. No i Ania teraz. Maciej Wójcikowski. Pół do mocy, ale góry u Macieja też nie w moim guście. Szymon Czyżewski. Co do Szymona, to już widać było od początku, że byłem na nie. Szymon jakoś gorzej zaśpiewał niż w poprzednich etapach? Chyba raczej nie. Mikołaj Macioszczyk. Tu wpadanie ze skrajności w skrajność. Jego zachowanie raz mi się podoba, raz nie. Co do śpiewu, raz cudownie, raz okropnie. Więcej fajnie niż okropnie, ale no są te dziwne momenty. Nie wiem, tu musi się wypowiedzieć na przykład Gościa Sacała co do jego śpiewu, bo dla mnie riffy są słabe, a te wykrzyczane góry to lepiej nie mówić. I teraz tak, czy to tak ma być i mi się nie podoba, czy po prostu nie trafia jakby sobie tego życzył? Jedno jest dla mnie pewne, live'y to za daleko dla Mikołaja, chyba że będzie śpiewał delikatnie i się wybroni. Przemek Pajdak. Szczęśliwej drogi już czas. Przemkowi też chyba nie wyszedł występ, jakby tego chciał, no i jak ja bym sobie życzył, bo to był mój faworyt. No ale po tym występie nie będę już krzyczał o skandalach. Aczkolwiek wolałbym Przemka od Mikołaja, bo Przemkowi po raz pierwszy coś nie wyszło. A występ z przesłuchań, no zapadnie w pamięć na długo, długo. I to też powinno być jakimś atutem, jak kolor szpilek, włosów, znajomości, czy ktoś jest młodszy, czy starszy. Widać było, jak cały czas poprawia odsłuch i albo słyszał, że coś jest nie tak i próbował coś kombinować, zmylić trenerów, albo coś było faktycznie na rzeczy i coś miał z słuchem. Kasia Schulz. Kasia z tym swoim głosem. Zostawiłbym Kasię, ale bałbym się o nią, że gdyby dali jej coś dynamiczniejszego, to by poległa po całości. Ale fajnie, podobało mi się, jak śpiewała. Dobrze zaprezentowała się w tym programie. Christian Ochman. To chyba pierwszy klasyk, który mi się nawet podoba, jak śpiewa. Zasłużenie w live'ach. Wojtek Lechonczak. Wojtek bardzo fajnie podtrzymał swój poziom z poprzednich etapów, ale nie daje mi powodów do zachwytu. Fajnie interpretuje, podoba mi się. Mateusz Psonak. Fajna barwa głosu, nadal czekam, aż czymś przywali, bo tak jednostajnie do tej pory. Jędrzej Skiba. Ładnie i tyle chyba mogę powiedzieć o Jędrku, jeżeli chodzi o wokal. A powiem jeszcze tyle, że nie podoba mi się ta protekcja Jędrzeja przez Thompsona i Barona. Martyna Zygadło. Co tu się działo? Co za krystaliczne góry, jakie mocne, niesamowite wykonanie Martyny, najlepszy występ obok Adama Kalinowskiego. I co, odpadła? Bo co? Bo za młoda? Co to za argument? Czy pani Urszula ma własne zdanie w tym programie? Powiem tylko tyle, panowie Thompson i Baron, niech się zajmą swoją drużyną, a nie innymi drużynami. Panowie, nie pozwolę na to liberum veto. Nie pozwolę cię strącić z tego krzesła.
chyba tutaj. Moim zdaniem chłopaki zostają. Tak jest. I Jędrek, i Michał. To absolutnie. Ja bym chciał... Ta wymiana powinna nastąpić pomiędzy dziewczynami z twojej grupy. Zdecydowanie. Jakiekolwiek ruchy, jeżeli byś chciała wykonać, to powinny dotyczyć dziewczyn. Bo i Jędrek, i Michał są naprawdę fundamentem twojej grupy. Michał Matuszewski. Tu bajka jak zawsze. Kolejny kandydat do zwycięstwa. Monika Murka. Monika na swoim poziomie. Solidnie, ładnie, ale gdzieś brakowało jakiegoś elementu zaskoczenia. Trzeba pokazać coś więcej na tym poziomie. Nie wiem, czy w tej piosence dało się akurat, ale już musztarda po obiedzie. Anna Malek. No tutaj podobnie do Natalii Szczypuły. To już jest poziom pro. Czekam na jakiś falset ładny. Kandydatka do finału oczywiście. Maja Mędrek. Po ostatnim gradzie plusów dla niej ode mnie, no ten występ mnie nie powalił. Zapewne źle dobrana piosenka pod Mają, no ale dobry wokalista wypadnie dobrze we wszystkim. Chyba. Trzeba dobrze wypaść śpiewając piosenki takich wokalistek jak Jessie J. Sylwia Wysocka. Dobrze, ale niesmak pozostał u mnie, że za Martynę, która była lepsza moim zdaniem. A przynajmniej te górne dźwięki zrobiły robotę. Zapamiętałem ją właśnie z tego, a Sylwii niestety nie zapamiętam w tym wykonaniu. I to jest ta różnica. Może ładnie interpretacyjnie, ale kto interpretację pamięta? W sumie pamięta się, jak jest jakaś specjalna, na przykład jak u Krzysztofa Iwaneczka. Najlepsze występy w tym odcinku według mnie to Martyna Zygadło, Adam Kalinowski. Najsłabsze wystąpienia to wystąpienia trenerów niestety, a szczególnie pani Edyty. Teraz przejdźmy do tego, kto wygra program. Ja szczerze mówiąc nie wiem, nie mam pojęcia. W tamtej edycji miałem dwóch takich murowanych faworytów, Alę i Tadzika, a tu jest ich dużo. Finał może być taki, Adam Kalinowski, Mikołaj Macioszczyk, Jędrzej Skiba, Anna Nadkierniczna. Ja wolałbym finał taki, Adam Kalinowski, Krystian Ochman, Michał Matuszewski i Anna Gąsienica-Byrcyn. Typuję zwycięzcę. Jędrzej Skiba. A powinien moim zdaniem wygrać Adam Kalinowski.